Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zostaw suba, lajka i poleć koniecznie film znajomym. Widzę cię widzu, ty jeszcze tego nie zrobiłeś. Zrób to w tym momencie, a czeka cię nagroda. Wiesz jaka nagroda? Nie wiem jaka nagroda, w sumie po co ja powiedziałem coś na nagrodzie. Nagrodą jest wbicie na mojego Discorda, więc macie link w opisie. Jest to kolejny odcinek oczywiście naszego survivalu i będziemy bawić się świetnie, bo dzisiaj budujemy domek. No, to tyle. Lecimy z sezonową przygodą. Dobra kochani, jak widzicie jestem z powrotem, no, na naszym spawnie, bo zdecydowałem jednak, że tu było najładniej. Po wczorajszym odcinku udałem się tutaj. No i dzisiaj plan jest taki, żeby zbudować sobie tutaj kochani domek. Tak, bo tu chciałbym sobie wybudować domek. Wygląda to naprawdę ładnie, w ogóle już na tym texture packu to w ogóle. W ogóle kochani, patrzcie, mam świąteczny sweterek. O, bo ostatnio to pierwszy odcinek nie był w świątecznym sweterku, drugi był już w świątecznej koszulce, to dzisiaj w świątecznym sweterku. Koniec mięta i bawimy się, bo mam dzisiaj aktualnie chrapkę, chęć po prostu zbudować sobie ten domek. To jest mój cel i jasno sobie go postawiłem, więc możemy sobie polecić po jakieś drewienko. I myślę, że będziemy sobie przynosić drewienko rzeczywiście stąd, bo tu jest mega dużo, dużo takich pojedynczych drzewek. Co tu się stało? Patrzcie, jaka dziursko. Jakie dziursko się zrobiło śmieszne. No śmieszne, dobra, nieważne. Będziemy sobie stąd brali tutaj nasze drzewko. Drzewka będziemy se tu brali, więc se tu weźmy drzewko jakieś. Zrąbywujmy, pamiętajcie, tak to się mówi. Zrąbywujemy drzewka. Dajcie znać, czy chcielibyście kogoś, żebym zaprosił na odcinek, bo jest taka możliwość, żebym zaprosił jakiegoś mojego znajomego youtubera, też takiego wielkością jak ja. Jeżeli chodzi o zasięg i suby, to mógłbym zaprosić, myślę, dałoby się to, kochani, zrobić. Możecie spekulować, kto to by mógł być w komentarzu, nie? Słuchajcie, czy to nam się psuje, czy to się nam nie psuje, co? No psuj się, ty psujko. Why this is psuć się nie chce? Dobra, nieważne. Nieważne, miętał, nieważne. O rany, zaczynam rozumieć, czemu niektórzy nie grają w ogóle na save'ie po odcinkach. Bo na takim odcinku rzeczywiście ci się chce wtedy grać, a nie, że już masz zbudowany domek i w sumie nie wiesz, co masz robić. I moim priorytetem będzie dzisiaj zbudowanie rzeczywiście tego domku. Patrzcie, kokobinsy. Będziemy mogli sobie zrobić farmę kokobinsów. Pomysł jest ogólnie taki, że robimy sobie domek tropikalny taki. Tu więc mam nadzieję, że mi ten zamysł wyjdzie. Czekajcie, czy tu już wypadły jakieś sadzoneczki? Jest jedna sadzoneczka, super, bo ja mam taką zasadę, że jak już zrąbię to drzewno, to wiecie, to ja odsadzam w to miejsce w miarę to samo kolejne drzewno, żeby wiecie, to tak się po prostu odnawiało nam i żeby ten biom tutaj się zbytnio nie zmieniał. Czy tam ja widziałem sadzonkę, czy to była paskudna ta? To była paskudny patyczek. Dobra, więcej nie potrzebuję. Odsadzam tyle, ile było. Lecimy sobie do domeczku. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Nie, tak, czekajcie, tak, to jest klimatyczniej, bo ja zapomniałem, ja muszę to używać, bo to jest klimatyczne. Jak to fajnie wygląda na tym texture packu. Przypominam, że to się nazywa Christmas texture pack, czy coś takiego. Możecie sobie znaleźć na CurseForge. Za free możecie pobrać, normalnie, rozumiecie, za free jest. Czy jak, że jak dają za darmo, to brać, a jak biją, uciekać. Czy co, coś. Mógłbym, o, już mi się przypaliła mieć. Super, lepiej mieć mieć, niż miedzi nie mieć, pamiętajcie. Mieczce też rozwaliłem ogólnie, bo widzicie, to masa kaktusów, tak, bambusów. Masa bambusów, bo musiałem tutaj sobie troszeczkę teren powyczyszczać. I zapomniałem, że rzeczywiście ten miecz się sporo niszczy przy takim oczyszczaniu terenu z bambusów. Kurde, nie no, fajnie to wygląda. Dobra, tutaj już zostajemy na bank. Tutaj mięta już się nie będzie rozbeślał. Tutaj mięta rzeczywiście już zostaje na nieco dłużej. No i teraz tak, pomyślmy, z czego chcę zrobić domek i jak chcę zrobić ten domek. Nie chcę go jakiegoś za dużego, bo ja zwykle jak zrobię jakąś wielką chawirę, to później nie mam co poupychać. Więc myślę, że będzie to raczej piętrowy w dół, czyli będziemy sobie dokopywać kolejne piętra piwnicy. Jeżeli ta seria zostanie na kanale, jeżeli nie zostanie, no to po prostu to nie zostanie, nie? O, wiecie co? Tak myślę sobie, ale chyba rzeczywiście ustawię się tutaj i zrobię sobie później jakiś tutaj pomościk. Ten kadr mi się najbardziej podoba. Kadr, mówię, jakby była to kamera, nie? Wiecie co? Przestawię sobie to kawałek dalej. Pozwólcie. To wszystko poprzestawiam sobie kawałek dalej. To nie tym, mięta, to nie tym. To nie tym się zbiera. O kurde. Ale żebym wziął to... Weźmy sobie... Tu postawmy... Pyk, taka sztuczka. Pyk, 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 pyk. Na razie nie będę nic sortował, bo mi się nie chce. Przyznaję się, nie chce mi się sortować. Dobra, weźmy sobie następną. Dobra. Wrzućmy tu kolejne bambusy. Piecyk nie, to można powrzucać. Nie, czekajcie, to nie, to nie, to nie, to tak. I teraz tak, gdzie jest jeszcze mój craft tank? Jest craft tank, super, super, super. Jest crafting. And lecimy z tym, lecimy. Dobra.
Nie chcę go jakoś za dużego, więc sobie wyznaczmy na razie, gdzie tu może być, tu powiedzmy będzie 1. Będzie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, który będzie raz, 2, 3, 4 i w środku wyjdzie 5 na 5, dobrze myślę? Tak, bo tu będzie ściana, chyba że zrobić tradycyjny. Chociaż nie, wiecie, mam pomysł jak to zrobić, dobra, Mięto już ma pomysł w głowie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 tutaj. Raz, 2, 3, 4, 5. Czekajcie, bo już się powiem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tam jest 7. Czekajcie, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To nie. Na 7 musi stać, bo wtedy będzie równo. Coś mi się tu pokićkało, tylko jeszcze nie wiem co. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli tutaj było akurat dobrze, ale tu było źle. Dobrze. A czekajcie, troszeczkę za wysoko. Na razie zaznaczmy sobie 4 takie tam filary. O, i super. Już mam na niego pomysł. A jak ja mam pomysł, to mi się w sumie dobrze buduje. Wiecie co, tak myślę. A pokaż mi, jakby to wyglądało tak. Nie, wolę mieć ze zwykłego. Tak widzę, że to tak nie wygląda. W mojej głowie wyglądało to lepiej. Dobra, musimy sobie zrobić trochę schodów. Trochę bardzo schodów, bo taki jest plan. Taki jest plan, weźmy sobie trochę schodów. I teraz pewnie będziecie wiedzieli już, o co mi chodzi. Żeby uzyskać troszeczkę taki kształt takiej beczki. Może śmiesznie brzmieć, ale rzeczywiście o coś takiego mi chodzi. Czekajcie. Teraz, żebym to dobrze złobił. Ale tu na pewno tak będzie. To tak musimy zrobić. Okej. Teraz się zastanawiam, czy rzeczywiście tu robić tak, czy nie zrobić tego czasami jakoś tak. Żeby to... Już mamy możliwość zaginania schodków w Minecrafcie, to wykorzystajmy ją. Teraz tak, mamy mało tych tropikalnych desek. Stawmy sobie tutaj tak. Okej. Design ciekawy. I chyba o to mi chodziło, żeby to było ciekawe. Dobrze. Będziemy stawiać powiedzmy cały bloczek. Wiecie co, może nawet będę się kusił, żeby rzeczywiście tutaj robić tak samo. Taki jest plan na to i chyba tak, kochani, zrobimy. To wygląda okej. To już wygląda okej. Pozwólcie, że ja sobie tutaj zrobię. Będziemy musieli pójść zaraz po drewno. Ale to na luziku. Nie wiem, czy... Chyba tutaj dam na 3. Na 1 będzie lepsze. I myślę, że damy sobie jednak o 1 wyżej jeszcze. Żeby to jakoś, nie wiem, tak fajnie wyglądało. Damy sobie o 1 wyżej. Bo fajnie wyglądają, powiem wam, duże okna. Zróbmy sobie takie coś i dopiero tam u góry zróbmy sobie normalnie tak. Nie tak, nie! Nie tak, nie, panie, nie. O, nie. Dobra, super, będzie wyglądało troszeczkę to tak, taka beczułka. Ale mniej więcej o to chodzi, więc w sumie no. Czekajcie, tak sobie tu weźmy i teraz ta... Oj, mam nadzieję, że mi to wyjdzie tak, jak mam to w głowie. Okej. O to chodzi. I wtedy taki... Czekajcie, wiecie co? Tak myślę teraz. Nawet myślę, żeby czasami nie robić tu w ogóle okiem. Nie wiem, czy to nie było czasami głupie, żeby robić to na 3. Nie, wiecie co, ja to chyba z powrotem zrobię na 2. Wydaje mi się, że było lepiej, jak były 2. Jak 3 były, sorry, na 3 wysokość, o to mi chodzi. Oj, minta. Ale ja tak mam, ja coś zbuduję, potrafię to zrównać z ziemią później i... Więc lepiej zrobić raz, a dobrze. Więc pozwólcie, że ja sobie tutaj to troszeczkę... I jednak dam tutaj okna, bo jak to będą pojedyncze okna, to rzeczywiście tutaj sobie może być tak, jak miałem to w głowie na początku. Myślałem, że to będzie lepiej wyglądało, szczerze. Ale jak 3... No, jak jest na 3, to lepiej wygląda to trochę. Sobie tak to zostawmy, to było. I nie kminimy. Bo może być to za bardzo przekminione. I wtedy pupa. I wtedy, kochani, pupa. Że to wygląda tak, a nie inaczej. A musi wyglądać tak dobrze, tak musi wyglądać. O. Super, dobra. Jest trochę taki... No... Ej, dobrze wygląda. Dobra, myślałem, że będzie gorzej. Tak myślę, że sobie dach zrobimy ze zwykłego drewna. Taki jest plan. Taki jest zamysł. Taki jest pomysł. No, w środku to wygląda dosyć. Będziemy musieli sobie zrobić jakieś na pewno. To już może zostać w sumie. Wiecie co? Musimy sobie zrobić więcej niestety schodków. Co to się stanęło się, że ja muszę zrobić więcej schodków? Jakby zrobili w końcu w Minecrafcie. Czekajcie, bo ja teraz tutaj zapomniałem, że nie można się na schodku tak do końca trzymać. O, super. Myślę, żeby czasami tego też nie wymienić, wiecie, na taki schodek. Nie, to już nie wygląda. To tylko wyglądało dobrze w głowie. Okej. Ta chatka zaczyna łapać tekstury, a może jednak z tego? Nie, jak jest rzeczywiście ten ciemny akcent, to wygląda lepiej. Nie wiem, jak to przychodzi, że to wygląda lepiej z tym. Ale wygląda lepiej, więc niech tak sobie zostanie. Pyk. Z
tego zrobię sobie drewno i budujemy dalej. Tu może być tak, tu tak, tu tak, tu tak, tu tak, tu pyk, 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 pyk. Okej, okay, taki jest pomysł. Tak myślę, czego nie zrobić jednak dwupiętrowego i czasami sobie jakiegoś tutaj balkoniku nie zrobić tu obok, bo to tak by pasowało. I w sumie wiecie co? Chyba tak zrobimy. Chyba tak mięta zrobi, bo mięta ma dzisiaj mega wenę na budowanie, tylko musimy skoczyć sobie... Ojejku, przepraszam was, ale coś mi do oka normalnie wpadło. Musimy sobie iść i zrąbać drzewko, więc idziemy sobie zrąbać drzewko. I będzie więcej budulca. Tam już pewnie coś wyrosło. No, wyrosły. Znaczy się tu wyrosły, ale tu. Tak, powyrastały niektóre. Tylko ten obszar symulacji to chyba troszeczkę ukróca, coś mi się zdaje. Ten obszar symulacji, rozumiecie, kochani? Rozumiecie? Na pewno jest. Mam mądrych widzów, więc na pewno rozumiem. I teraz jest w Minecrafcie taka opcja jak coś tam, odległość symulacji. Przez co chyba to ma też wpływ jakiś na drzewka, na rośnięcie ich. Mam już w sumie żelazną zbroję, nie muszę się bać o to, żebym zginął jakoś w nocy. Jednak skoczyłbym się rzeczywiście przespać w wyrku. Będzie to lepszy pomysł, żeby się przespać jednak. Bo wiecie, nie fajnie by było, gdyby człowiek się jednak gdzieś tam ten, no, wziął i zwinął, nie? No, rozumiecie? Rozumiecie, kochani, wszystko rozumiecie? Rozumiecie, jesteście najlepsi. Dobra. Tak teraz sobie pomyślałem, że kurde, tu zrobić sobie taki składzik albo pracownię, no to będzie dobry pomysł. Prześpimy się, żeby nas jakieś fantomy jednak nie dopadły i lećmy zbierać drewko dalej. Tak się zastanawiam też, jakie tutaj dać sobie drzewno. W sensie drewniane drzwi. Drewniane, tak. Brawo, mięta. Drewniane drzwi. Coś nowego. Coś nowego. Rozumiecie? Coś nowego. Dobra. Czy nam coś tu wypadnie, czy tak nie za bardzo? O, no i super. Dwie sadzoneczki od razu. No i tak to powinno być. Minecraft, ty się ucz generować w ten sposób drzewka. Ty się tego ucz po prostu. Ty się tego ucz. Weźmy sobie to zbierzmy. Kurczę, jak one ładnie takie kolorowe wyglądają. One wyglądają autentycznie jak z jakiejś bajki. Co, zobaczmy sobie, czy gdzieś tutaj coś nie upadło nam jeszcze. Jakaś sadzoneczka. Mogę gdzieś. Super, wypadła. Nawet dwie, o kurde, bogactwo. Nawet bogactwo dłużej. Dobra, czekajcie, jeszcze możemy sobie jedno drzewko zebrać takie. Zaraz odsadzam. Ale już wam to powiedziałem chyba tyle razy, że już pamiętacie, że mięta odsadza drzewka. I ogólnie polecam wam tak robić, jak gdzieś zetniecie sobie drzewko w Minecrafcie, to żeby odsadzać, poczekać chwilę na tą sadzonkę i odsadzić w to samo miejsce. Wtedy nie mamy takich, wiecie, takich wyrąbanych rzeczywiście pól. Nie tylko wam polecam robić tak w Minecrafcie. Fajnie by było, jakby ludzie zaczęli tak robić w życiu prawdziwym, że jeżeli wytną jakieś drzewo, to na to miejsce sadzą nowe. I uważam, że w ogóle powinien być taki nakaz, że jak ludzie jakieś drzewo zetną, to mają na to miejsce w przeciągu tam jakichś paru dni zasadzić nowe. No kurczę, no to wtedy by było gites. Nie wiem, czy robić sobie tropikalne drzwi, czy rzeczywiście dać sobie tu normalne. Na razie nie myślę. Wiecie co? Na razie nie myślę. Ale czekajcie, czy ja mogę zrobić scaffoldingi z tego, czy ja muszę mieć jakąś nić? Bo chcę mieć z tego nić jakąś. Ja nie mam pająka. Dobra, to nie robimy scaffoldingów, bo mnie nie stać. Czekajcie, weźmy sobie tak jakoś tu wejdźmy. Wejdźmy sobie pyk, 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 pyk. Zróbmy sobie coś takiego. Coś takiego. Oki, okidoki. Mam nadzieję, że to co mam w głowie wyjdzie mi tutaj. I teraz tak, chciałbym mieć tutaj na pewno jakiś, jak to się nazywa? Rozumiecie, no. Takie coś. Czekajcie, też robić to na cztery? Można tak zrobić. Albo na 3 zrobić. Chyba co, wiecie, tak zrobimy. Zrobimy sobie tutaj na 3. Nie chcę mieć dużego jakiegoś tego. O, no i tak. Nie wiem, bo chciałbym mieć to jednak tak. Okej. Zróbmy sobie płotki. A nie, czekajcie, mam lepszy dostawę patyków. Super, no i w ten sposób mogę sobie zrobić fajnie płoteczki. Nie chcę tego na razie za dużo, bo jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało. Okej. Miałem wrażenie, że będzie wyglądało gorzej, ale wygląda w miarę. No i trzeba znowu lecieć po drzewno. No kurde, dużo tego drzewna schodzi. Zrobimy sobie taki tutaj drugi segment i tam będzie daszek, a tu będzie taki, nie wiem co. Taki
takie, takie coś, co nie wiem co to jest. Rozumiecie, nie? Czy nie rozumiecie? Jak nie rozumiecie, to przykro mi. To mamy problem, to mamy problem. Czekajcie, czy tam nam już coś wyrosło, czy tak nie za bardzo? O, tutaj takie wysokie drzewka to można ścinać, to super, to tak. Ty już jesteś za duży, ty już przekroczyłeś normy, ty już musisz stąd wyleć. No dobra, trochę sobie robię jaja. Dobra, czekajcie, trzeba trochę się podbudować, bo niestety takiego dużego drzewka się szybko nie zbierze. Będzie trzeba pójść rzeczywiście, chyba sobie pójdę rzeczywiście na jakimś live'ie po surowce, bo nie mamy z czego. Chwila nam się siekiera skończy. Zaawansowane etykiety włączone. Zobaczcie, nam została jedno użycie tej sikierki. Dosłownie rozwalę jeden blok i nam sikierka się rozłupie. Rozumiecie? No rozumiecie, ciężki live taki jest. Kurde. Dobra, mamy te 12 drzewka. Coś się tam podbuduje. I będzie normalnie domek. Domek będzie fajny. Tylko będę musiał sobie zaraz pójść do jakiejś kopalni. Tu mamy pełno dziur. To akurat się na pewno coś zaraz znajdzie. Nawet wodnych dziur mamy pełno, więc na bank się zaraz coś znajdzie. Okej. Okay. W mojej głowie, jak wiecie, na pewno wyglądało to troszeczkę lepiej. Chociaż może nawet i nie. Chociaż może właśnie to tak wyglądało w mojej głowie. No dobra. Zbudujmy sobie rzeczywiście na razie tą taką pracownię na dworzu. Jaki jest zamysł. I teraz tak, czy ja będę potrzebował? Dobra, zróbmy sobie tak. Będziemy mieli 8 tych trapdoorów, ja wam coś pokażę. Bo ja kiedyś to odkryłem. Trochę nieświadomy, że to można tak wykorzystać, ale rzeczywiście to wygląda bardzo fajnie. Patrzcie, ja sobie to na razie klapnę. Nie to, nie, Monta, nie to. No i wzięła nam się siekiera, rozdupcyła, nie? Rozumiecie, taki life mamy, taki głupi life, ale mamy. Dobra, wiecie co? Zróbmy sobie jeszcze resztę. Kolejne nam z 8 wyjdzie. Kolejne sobie 8 tu postawimy. Pyk, 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 pyk. O, i chyba nam na styk normalnie to nasze pyk, pyk wyszło. Super. No kurczę, dla mnie to wygląda genialnie. Dobra. Tutaj bym jeszcze, wiecie co? Tu w ogóle bym to jakoś inaczej wykminił. Tak myślę, co tu zrobić. Czekajcie, czy ja mogę sobie zrobić jakąś zwykłą, jakąś taką siekierkę? Mogę sobie zrobić, o czekajcie, mam złoto, co mi tam zrobi ze złotą siekierę. Patrzcie, takie bogactwo, one bardzo szybko kopią, a są bardzo szybko zużywalne, tak to nazwijmy. Okej, dobra, tak, oczywiście. Weźmy sobie to pozrąbywujmy, bo tak trochę tego wyszło. Dobra. Wyszły nam 3 takie bloczki, no nie fajnie, no kurde, jak to wyszło? Jak to przyszło, że to tak wyszło? Ja nie ogarniam, jak to tak przyszło. Z tego zrobiły nam się normalnie. Czy ja mam tu jakieś drzewko takie? Takie zwykłe? Takie, no, ten drzewko. Czekajcie, muszę sobie znaleźć normalnie jakieś drzewo tutaj do ścięcia. Tam są jakieś, rzeczywiście, tam po drugiej stronie rzeczki też są. Ale będziemy chyba chodzili w to miejsce, co zawsze chodzimy. Nie zawsze. Jak ja mam coś takiego, że jak ja buduję dom w Minecrafcie, to ja od razu robię wszelkie detale. Więc to zawsze mi zajmuje mega dużo czasu. Mega dużo czasu. I rozumiecie, jak to jest. Rozumiecie, jak to jest. Narobić sobie złotych siekier i kurde, tam lecisz. Autentycznie, narobić sobie złotych siekier. Siekierek. O, jajuszko. Dobra, chodź kuraku, ja cię walnę tym. Haha, zostałeś własnym jajcem. Super. Coś spadło, może jakieś coś gdzieś dla kogoś. Może? Oj, to jest fajne w 1.18, kurczę. Możesz se wchodzić, gdzie chcesz. A jak jesteś cały czas na 1.12, robisz jakieś serie. Wiecie. Czy grasz nawet w jakieś serie? A ten Minecraft się ten może znudzić. Brakuje właśnie tych nowych future'ów. Spadło coś, czy nie? No halo, nie będzie żadnej sadoneczki, żadnej, ani jednej? No trudno. Nimo to nimo. Nimo to nimo. Weźmiemy sobie, zbudujemy znowu kawałek czegoś. Rozumiecie, ale kurde, no ten domek będzie ładny. Już czuję, że będzie ładny. Już go widzę moimi oczyma wyobraźni. Zróbmy sobie rzeczywiście jeszcze tutaj takie ten. O, żeby to ładnie tutaj wyglądało. Super. Ekstra nadzwyczajnie. Się zastanawiam w sumie, czy tutaj człowiek by nie dał jakiegoś bloczku. Nie wiem, jakoś tak. Nie, to już nie wygląda. To już psuje ogólny zamysł. To w sumie też psuje ogólny zamysł. Chociaż może aż tak nie. Może lepiej będzie, jak tego rzeczywiście tutaj nie dam. Z powrotem dam tutaj płotki. O nie! Wyrzuciłem gdzieś siekierę. Jest moja siekiera. Siekiera motyka. Albo tutaj damy, wiecie co? Damy sobie tutaj normalnie jeszcze damy tutaj. O, schodki. Nie wiem, czemu damy sobie tu schodki, ale damy sobie tu schodki. No, w mojej głowie wyglądało to lepiej.
Dobrze, kochani, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. W następnym odcinku oczywiście kontynuujemy budowę domku. Być może troszeczkę sobie gdzieś tam pomogę i zbuduję trochę poza odcinkiem. Być może będzie live i zbudujemy resztę domku na live'ie. Zobaczę jeszcze, jak to będzie. No i co? Trzymajcie się, do usłyszenia i na razie!